Moim dzisiejszym gościem jest Karol Bączkowski, ratownik medyczny, trener pierwszej pomocy, właściciel firmy szkoleniowej organizującej szkolenia z pierwszej pomocy właśnie, no i influencer na LinkedInie. Dzień dobry. Cześć, dzień Karol. Dobry, cześć. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś dodać o sobie? Nie wiem, no dużo to jest, nie? Tego wszystkiego. No jestem mieszkańcem miasta Gdańska, ojcem dwójki dzieci, propagatorem pierwszej pomocy i zdrowia publicznego. Pewnie jakbyśmy tak usiedli, to każdy ma gdzieś tam z tyłu głowy różne rzeczy, o których chciałby powiedzieć i jakoś mógłby siebie opisać. Mhm. Ale to tak z grubsza to chyba wszystko. Jasne. Ja dzisiaj chciałabym się skupić głównie na wątku LinkedIna, bo myślę, że jesteś fenomenem i wielu osobom pokazujesz, że osoba spoza takiego stricte korporacyjnego biznesu też na LinkedInie może się odnaleźć i osiągać tam świetne rezultaty. Widziałam, że nawet niedawno podzieliłeś się swoimi zasięgami na LinkedInie i udało ci się dotrzeć w ciągu ostatniego roku do... Ponad 16 milionów użytkowników, czy to wyświetlenia, co jest określane, że wyświetleń, nie? To są naprawdę imponujące rezultaty i powiedz, jak to osiągnąłeś? Chyba regularnością, chyba tematem ważnym, jakim jest zdrowie. Trochę na fali popłynąłem, że ludzie mogli wejść do karetki, zobaczyć te kombinezony też. Ja chwilę wcześniej zacząłem publikować niż ruszył, więc też już chyba trochę mnie ludzie znali, jak byłem na tym LinkedInie. Ciekawe tematy. Interakcje, pilnowanie tego, by starać się być merytorycznym, by jednak nie wychodzić gdzieś tam za daleko, aczkolwiek zdarzały się takie okazje, że coś tam chciało się skomentować, chociażby obecną sytuację w ochronie zdrowia, bo wyszedł minister, jakieś głupoty powiedział, nie? Zupełnie nieprawdziwe. To trzeba gdzieś uświadomić, że to tak nie wygląda. Czasem, konsekwencją, naturalnością, no chyba sobą trochę też tak, bo to nie ma takiej jednej recepty. Jak dasz spis czynności, które trzeba wykonać każdej innej osobie, to każdy zrobi to inaczej. Mhm. A kiedy zacząłeś swoją aktywność na LinkedInie? W marcu teraz będzie 3 lata. Okej, a skąd w ogóle pomysł na LinkedIna? No bo przyznasz, że to nie jest takie główne medium w twojej branży. Tak. Nie znam innego ratownika na LinkedInie. Głównie to są właśnie osoby, które prezentują taki duży biznes, korporacje. Skąd pomysł na LinkedIna właśnie? Generalnie to był zlepek różnych rzeczy. Jedna rzecz była taka, że ja już 8 lat temu chyba dostałem zaproszenie od kogoś. Ktoś zbudował swoją sieć, zbudował swój profil. I wtedy LinkedIn podpowiadał, kto tam z twoich znajomych na twoim mailu tam jest jeszcze, kogo można dodać. I tak mnie ktoś zaprosił kiedyś. Ja założyłem tam to konto, więc wiele lat temu założyłem to konto. Zobaczyłem, co to za miejsce. Mówię, kurde, no bez sensu, nie? To zupełnie nie dla mnie. I poszedłem do pracy totalnie gdzieś tam dalej, więc zostawiłem ten temat. Potem był zlepek takich różnych rzeczy. Jeden to był wpis na Facebooku, w którym opisałem sytuację ratowników medycznych, który miał 55 tysięcy wyświetleń, 18 tysięcy komentarzy i 18 tysięcy udostępnień. To było na Facebooku. I to trochę tak mną wstrząsnęło, że to jest dość duże medium, nie? Wyjść gdzieś tam z tej karetki, ludzie ciebie zobaczą. No i też kilku znajomych, którzy mówili, że to jest fajne miejsce dla mnie, a jeden wrócił właśnie z jednego od trenerów ze szkoleń i uświadomiło mu to, jakie to jest medium potężne, ile można zrobić. No i tak popchnął mnie trochę Hubert i powoli tak to się gdzieś tam konsekwentnie zaczęło. Najpierw mniej publikacji w tygodniu, teraz 5 razy w tygodniu publikuję. Wow. Z poniedziałku do piątku? Tak, generalnie tak. Aczkolwiek zdarzy mi się jakiś taki przebudz, że w sobotę coś tam wstawię też takiego, jak jest coś takiego interesującego, mocnego, czy z przesłaniem w ogóle weekendowo. Mhm. A jak tym zarządzasz? Masz jakąś strategię na to, jakiś plan postów? Nie. Mam listę postów takich i dziesiątki, a może nawet i setki postów czekają w kolejce, czy tematów. No albo w telefonie mam plik, w którym mogę nagrać sobie coś, co czytam, jakąś książkę, słucham jakiegoś audiobooka. Jestem gdzieś, coś zobaczę, zrobię jakieś zdjęcie, więc zajawkę sobie piszę na konkretne publikacje, a czasami piszę publikacje, tak mam chwilę wolnego, napiszę 3-4 publikacje w jakąś tam chwilę i po prostu to sobie czeka. Tak? A następnego dnia robię coś, dzisiaj opublikowałem coś i już dałem informację, że jutro będzie publikacja o drgawkach u dzieci. Mhm. Więc jutro będzie publikacja o drgawkach u dzieci, dzisiaj wieczorem usiądę, napiszę ją i wstawię do tego jakieś zdjęcie. To trzeba to przemyśleć, tak? Bo to musi być spójne, to nie mogą gdzieś być głupoty jakieś, nie za każdym razem można wstawiać swoją twarz, swój wizerunek, aczkolwiek
U mnie jest to dość spójne, bo jak publikacja jest medyczna i na zdjęciu jest człowiek w medycznym ubraniu, no to można połączyć fakty gdzieś tam, nie? I jest to gdzieś fajnie do zrobienia. Ale no są to ogólnie tematy ze zdrowia publicznego, ze zdrowia człowieka, defibrylatory medyczne. Są to publikacje typowo z całej przestrzeni udzielania pierwszej pomocy, systemu ochrony zdrowia, ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych, statystyki, umieranie, chorowanie. No ogrom cały jest i uważam się za odpowiedniego człowieka, który medycznie można takie tematy się wypowiadać. A tak z Twoich obserwacji wynika, że które posty cieszą się największą popularnością? Masz jakieś takie kategorie postów, które są najlepiej odbierane? Ciężko powiedzieć, bo algorytm LinkedIna się zmienia i 2 lata temu, 3 lata temu, rok temu zupełnie co innego trzeba było zrobić i gdzie indziej uderzyć, żeby opublikować. Teraz są jakieś algorytmy, które ograniczają to zdjęcie, które wstawiasz. Kiedyś mogłem na przykład wstawić zdjęcie urwanej ręki, takiej, ale sztucznej ręki, żeby omówić krwawienia krwotoki. Dzisiaj zostanie to zablokowane i nie mogę już opublikować. Tak, i cała publikacja zostanie wykasowana. Nie tylko, że zdjęcie zostanie zasłonięte, na przykład treści wrażliwe, czy się zgadzasz, jak na Facebooku jest, tylko no to nie pójdzie na przykład. Ale wszędzie tam, gdzie jest jakiś temat, który dotyka określonej grupy ludzi. Czyli jak poruszysz temat, gdzie ludzie na coś chorują, na przykład będzie to zdrowie psychiczne i dużo osób to odczyta, prawda, w odpowiedni sposób. Będą to dzieci, gdzie ludzie mają dzieci, będą to choroby, więc chociażby te drgawki jutrzejsze, sezon infekcyjny, gdzie są choroby, jak w określone sposoby gdzieś tam robić. Więc nie ma złotej zasady, jest okres dany, dana sytuacja, czasami jakieś wydarzenie w świecie polityki, w świecie zdrowia, które pasuje do tego, jakaś reforma, jakaś ustawa, bądź coś, co się wydarzyło, strajki, protesty, tam, gdzie jeszcze jest merytoryka z emocjami, to wtedy to idzie trochę mocniej, nie? Aczkolwiek nie ma zasady, bo może być świetna publikacja i czuję, że naprawdę zrobiłem dobrą robotę, że jestem z niej bardzo zadowolony, a nie pokaże to się w tych zasięgach, statystykach. Aczkolwiek ja do tego podchodzę na spokojnie, robię swoją robotę, bo czasami to procentuje, wiesz, kiedyś. Także nasze dzisiejsze spotkanie nie sądzę, żeby wywołała jakaś konkretna publikacja, tylko ciąg tego, że przez jakiś czas ci się pokazywałem, albo to pytanie do ciebie w ogóle, dlaczego ja, z jakiego powodu ja tu się znalazłem i który moment twojego życia, gdzie zobaczyłaś mnie, spowodował, że postanowiłaś mnie zaprosić, nie? Czy to była jakaś określona publikacja, czy że pomyślałaś o to, czy ileś razy ci tam się wyświetliłem i stwierdziłaś, że ciekawe tematy to są. Wydaje mi się, że była jedna taka wow, chociaż nie pamiętam dokładnie czego dotyczyła, a później zaczęłam cię obserwować. Rozumiem. I widziałam kolejne, że to są wartościowe dla mnie treści. Ja jestem też mamą, więc gdzieś tam dużo publikujesz też o taki, dajesz takie tipy z dnia, z codziennego życia, jak można pomóc. Widziałam chyba post o poparzeniach, jak reagować w takich sytuacjach. Tak. No i dla mnie to w takim, ja na LinkedInie pracuję, bo jestem headhunterem, więc to jest moje miejsce pracy, ale co jakiś czas właśnie jak migniesz mi z taką zupełnie inną treścią, to też jest bardzo odświeżające. No i uczy, tak? To są wartościowe posty, to nie są tylko posty, żeby dawać rozrywkę, tylko, tak. Tylko rzeczywiście. Mnie to przekonuje w ogóle życiowo tak mocno. Krótkie pigułki z jakiejś dziedziny, która mnie interesuje w różnych miejscach. Na Facebooku też są fajne osoby, które obserwuję, medyczne osoby, które wypowiadają się w tematach farmacji, leku, ale nie takiej farmacji, wiesz, że rozpisujesz na tablicy cząsteczki jakiejś substancji, tylko mówią, słuchajcie, te syropy to jest kit, to jest fajne, pilnuj tego, pilnuj tamtego. Jest pani od dietetyki, jest jakiś gościu, który wstawia badania pokazujące, że alkohol naprawdę w niewielkich ilościach rozwala mózg totalnie. W większych też, ale w mniejszych również nas nie usprawiedliwia, że wypijemy 2 lampki wina. I obserwuję takie osoby i kupuję tą wiedzę w krótkich takich treściach moim czasem. Więc lubię oglądać podcasty, lubię słuchać te podcasty, gdzieś tam jak jadę samochodem, czy czytać właśnie krótkie treści, tak jak właśnie powiedziałaś, że mam chwilę czasu i czasami jako odskocznia, żeby ten mózg dotlenić czymś innym niż 8 godzin tam jakąś tam pracą, nie? Ale jak najbardziej, ja też na LinkedInie pracuję, też traktuję go jako swoją pracę, jako część swojego życia teraz i pracy. A powiedz mi, co daje ci LinkedIn? Czy widzisz, że rzeczywiście ta aktywność przynosi ci jakieś realne wartości i korzyści? No generalnie większą część szkoleń swoich wszystkich, jakie mam, pewnie około 90% albo i lepiej, mam właśnie z sieci, ze społeczności, którą zbudowałem na LinkedInie. Czyli to są ludzie, którzy najpierw mnie poznali i teraz przychodzą, bo wiem, że mam taką usługę.
I po prostu pracuję na LinkedInie. Traktuję to jako część swojej pracy. Tam się poświęcam, jeżdżę po Polsce, po całym kraju, robię szkolenia pierwszej pomocy. Czasami 2-3 dni takie tripy robię, że jadę, żeby nie wracać bez sensu. Gdańsk, Warszawa, Gdańsk. Tylko Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Gdańsk wtedy, nie? To jest ekonomicznie i czasowo. Mniej za kółkiem czasu spędzę. No i realnie przełożył się na moje życie, tak? A widzisz jakieś cienie aktywności na LinkedInie? No, ta popularność wcale nie jest taka zarąbista, nie? Bo to, żeby tam pracować, żeby coś budować, no trzeba jednak poświęcić czas, więc coś trzeba zostawić. Albo będziesz tyrał i jechał z tym tematem, albo jednak nie. No trzeba odróżnić te momenty, gdzie jesteś merytoryczny, a gdzie traktujesz to jako zabawę gdzieś tam, nie? Więc naprawdę to jest też dużo takich osób, które za mocno wchodzą gdzieś tam w twój temat i uczą ciebie na przykład, jak zakładać stazę taktyczną, bo byli na kursie. Moje 3,5 roku studiów i 15 lat pracy w pogotowiu to nie jest tak dużo, ile kilka godzin szkolenia jakiejś osoby, bo ona wie lepiej. Także jest agresja, jest gdzieś jakaś tam frustracja. Nie sądzę, żeby ludzie byli źli, ale no gotują się gdzieś tam w środku i nie zawsze uderzysz daną treścią w odpowiednie miejsca. Czasami ktoś ma inne doświadczenia, mu coś się nie spodoba. Myślę, że dość dużo nadal ludzi nie czyta ze zrozumieniem dokładnie. Mhm. Czyta po łebkach, przeskroluje, przeleci od początku do końca, a po komentarzu widać, że nie zrozumiał. Albo przeczytał i nie zrozumiał, albo nie przeczytał do końca. I to są takie chyba główne cienie gdzieś tam, nie? Mhm. A jaką masz strategię? Co robisz z takimi właśnie komentarzami negatywnymi? Odpowiadasz na nie, ignorujesz? Jak się zachowujesz? Generalnie te osoby dalej budują ci zasięgi. Nie, tak. Mimo wszystko. To w ten sposób. I jeżeli nie wchodzi to w jakąś taką agresję, że widzę, że nie robi się niebezpiecznie, wulgarnie, to szanuję pana zdanie, albo proszę przeczytać, proszę pani przeczytała publikację jeszcze raz, nie o to mi chodziło. Jak mam tą przestrzeń, to staram się odpowiedzieć, aczkolwiek jest to trudne, bo czasami jak napiszę jakąś publikację i jest kilkaset komentarzy, no to nawet dać tą reakcję, to jest ten czas, gdzie jesteś i potem odpisać jakiś tam komentarz, no to jednak zjada ogromną ilość czasu i napisanie tej publikacji, czy sam pomysł na tą publikację, czy nie wiem, wykonanie zdjęcia, zrobienie, wybranie czegoś z galerii fajnego, to jest najmniejszy udział tego czasu, jak potem ta aktywność jednak pod tą publikacją, no bo jednak ona też żyje w jakiś sposób, nie? Jak jesteś aktywny, jak zaznaczasz swoją obecność, a nie jak robisz, co robisz, bo po prostu, bo masz to w nosie. Ktoś napisze, co napisze, to masz, nie? Jakoś to uszanujesz, ktoś to odpisze. Aczkolwiek bardzo trudne jest, żeby każdemu odpisać i to jest praktycznie niemożliwe. A robię wszystko sam, nie mam nikogo więcej, więc musiałbym mieć jakąś panią albo jakiegoś pana asystenta, który by tam jechał z tymi komentarzami, ale to nie byłbym ja, nie? To już nie byłoby moje. No i byłoby to trudno udzielić jakiś merytoryczny komentarz medyczny na przykład, bo takie ogólne o dziękuję za komentarz, super, pozdrawiam, to każdy może napisać, nie? A to jednak nie o to chodzi, żeby to, tak to nie urośnie nic. Mhm. A pamiętasz swój post z największymi zasięgami albo jakiś taki, z którego jesteś najbardziej zadowolony czy dumny? Były posty o COVID-zie, były posty o wypadkach komunikacyjnych, o potrąceniu, były posty o moich rozmowach z dziećmi, które dość fajnie się podobają ludziom. Gdzieś tam jakaś głębsza myśl jest w tym wszystkim. Tam jest więcej chyba świata dziecka niż świata dorosłych i to ludzie lubią takie rzeczy czytać i oglądać, tak mi się wydaje bynajmniej. No i największe zasięgi to 700-800 tysięcy wyświetleń. Kilkaset tysięcy, kilkaset udostępnień na przykład, posty o Ukrainie, jak apteczki dla Ukrainy robiłem, też były bardzo duże. 7 tysięcy, 9 tysięcy reakcji, to przy tych liczbach 400, 500 tysięcy, 800 tysięcy wyświetleń, to chyba te największe gdzieś tam były, nie? Ale równie dobrze zwykła publikacja taka, bez gdzie walisz to, te merytoryczne, nie wiem, o urazie, o padaczce, o drgawkach, one nie są tak mocne jak te, w których jest coś, co akurat kogoś zainteresuje mocniej, nie? Tak wybitnie, mocniej, czy akurat mu podpasuje i poniesie. Więc to też nie jest tak, więc wydaje mi się, że każda publikacja i ta regularność właśnie jest wartościowa, że jesteś, że się pokazujesz i ktoś, z kim współpracowałeś kiedyś, czy coś przeczytał,
napiszę do ciebie dzisiaj, Karol, obserwuję cię od jakiegoś czasu, mamy przestrzeń na szkolenia, czy chciałbyś przyjechać na przykład, nie? Albo zrobić coś takiego, czy tak jak ty dzisiaj się odezwałaś, gdzie też może mnie ktoś zobaczy. To też jest moja praca tutaj, prawda? Ktoś mnie zobaczy u ciebie, powie ok, coś tam kojarzy, coś tam znam, albo wejdzie w ogóle w mój profil i zobaczy, czemu nie, może czas na szkolenia w naszej firmie z pierwszej pomocy, albo fajnie by było, jakbyśmy zamontowali defibrylator, może nam doradzi, nie? Jest taki Karol. Właśnie, może opowiesz troszkę więcej o tym, czy masz takie success stories z życia, że ktoś w firmie zamówił twoje szkolenie, skorzystał z tej wiedzy i na przykład, nie wiem, ratował komuś życie, zdrowie, wracają ludzie do ciebie z takim feedbackiem? Tak, kilka dni temu, zresztą zrobiłem publikację, że te apteczki, co robiliśmy dla Ukrainy, właśnie jeden człowiek widział na własne, co zawoził te apteczki tam na Ukrainę, na własne oczy widział, jak były używane te apteczki i jak z tych rzeczy, z tych opatrunków uratowano człowiekowi życie, bo został postrzelony, nie? Miałem też taki feedback od człowieka, który dobę po szkoleniu pierwszej pomocy był uczestnikiem nagłego zatrzymania krążenia. Niestety się nie udało, takie są statystyki, 60%, taka jest przeżywalność, ale doba nie trwała, zanim nie wykorzystał tych swoich umiejętności. A tak to sporo ludzi pisze tak, cześć, chciałem ci powiedzieć, że moje dziecko, nie wiem, się oparzyło, czy miało właśnie drgawki i miałam taką myśl, że kurczę, panika, a potem światełko zabłysło, przecież wiem, co zrobić, nie? Bo gdzieś to się... To też tak nie jest, że ja zrobię raz publikację o drgawkach. Ta sieć rośnie, ci ludzie się zmieniają, oni dochodzą. Ja publikuję ponownie i ponownie. Wiedzieć, że trzeba odświeżać to, że 3 lata temu napisałem o drgawkach, nie znaczy, że po 2, po 3, po 4 miesiącach nie mogę znowu o tym napisać. To nie jest, że ja nie mam tematów, tylko to jest bardzo ważne. Często się pojawia i robi robotę. Rozumiem. Właśnie my, HR-owcy, często fokusujemy się głównie na takich szkoleniach twardych, z takich kompetencji, które na co dzień nasi ludzie wykorzystują w pracy, bądź takich, które pomagają nam właśnie głównie w codziennej pracy, a gdzieś tam ten temat pierwszej pomocy jest często bagatelizowany. Więc myślę, że z tego, co mówisz, to warto też się temu przyjrzeć. No wiesz, wychodzimy z tą wiedzą poza biuro. Mamy dzieci, mamy rodziny, przechodzi szkoła automatycznych defibrylatorów zewnętrznych i... To nie możesz powiedzieć, no ja już nie jestem w pracy, nie da rady, nie? Na szkolenia pierwszej pomocy zabieram też fantomy dziecięce. Pomimo, że to jest miejsce pracy, pomimo, że to jest szkolenie o tych zagrożeniach dla dorosłych, udary, zawały, jakieś zaburzenia czy inne funkcjonowania, zasłabnięcia, to fajnie pokazać jeszcze manekina dziecka. Ktoś zapyta, a jak to jest? No bo przecież, no, będziesz szła sobie ulicą i co powiesz? No ja byłam na szkoleniu, ale mieliśmy tylko w pracy o dorosłych, nie? W miejscu pracy. No to ja nie pomogę. Fajnie wiedzieć coś. Wiadomo, że większa część tego czasu poświęcona jest na te zagrożenia pracy, urazy, bo są, nie wiem, maszyny, bo jest to zakład produkcyjny, czy biuro, to zupełnie co innego omawiamy, ale jednak no, musi być chwila przestrzeni, żeby odpowiedzieć na te pytania, które się pojawiają w dużej liczbie. To, co każdy chciałby wiedzieć, bo ten ma dzieci, nie? Czasami ludzie na szkoleniu pierwszej pomocy zapytają, jak uratować psa. Bo mają psa. Nie mają dzieci, a mają psa, nie? Więc też gdzieś można dać jakąś taką zajączkę. Tak, to się przekłada na zwierzaki? Pierwsza pomoc? No tak. No, mamy gdzieś tam taki stereotyp, że albo pies jest, albo go nie ma, nie? Albo jest zdrowy, albo chory. Jak choruje, no to albo zdechnie, albo go uśpimy, nie? Bo już jest stary. Ale pojawiają się takie zagrożenia, gdzie też pies może się skaleczyć, może skaleczyć sobie łapę, może doznać ataku drgawek, może drugi pies go pogryźć i okaleczyć, tak? Będą krwawienia, krwotoki. Także jak najbardziej każdy z nas, tak jak i swoje dziecko, swojego partnera, osobę obcą by ratował, tak i no, nie ma do kogo zadzwonić. Nie ma w Polsce takiej służby, która by medycznie pomogła, że dzwonisz i mówisz, że jest tutaj ranny pies i poprosisz o przyjazd jakiegoś animal z zespół team tam, żeby ci... wyciągasz jakąś tam chustkę, wyciągasz coś tam i zaczynasz robić. Bardzo podobnie jak u ludzi, ale no na szkoleniu można rzucić zajawkę, ale to nie jest jednak, nie ma przestrzeni jednak, nie? Gdzieś tam na takie merytoryczne treści, jak to robić. Z tego, co mówisz, to robisz na co dzień bardzo duże rzeczy, no bo jesteś właśnie, nadal jeździsz też w karetce, prawda? W prywatnym pogotowiu pracuję, okay, tak. Więc praca na etacie, w cudzysłowie, bo to nie jest chyba taki wymiar, typowy etat, jakiś, tak, dokładnie. Kontraktowy. Prowadzisz szkolenia, prowadzisz swoją firmę szkoleniową, tak. Jednocześnie jesteś tatą dwójki dzieci. Jak tak. Znajdujesz czas na to wszystko? Kwestia organizacji, kwestia wyłuskania tego, co najwięcej ci daje w największym nakładzie pracy. Kwestia łączenia różnych funkcji, robienia rzeczy przy okazji gdzieś tam. Dobrej organizacji, systematyczności, ułożenia tego, czystej głowy, odpoczynku, siłowni jakiejś, która to ułoży w głowie trochę, żeby trochę tego stresu też z siebie wywalić. No i
Jak ktoś chce, to chyba wiele może. To przykłady są na świecie. I nie jest to praca po 8 godzin, zgadzam się. Bo 8 godzin to nie jest wymiar taki. Sama wiesz, jak coś prowadzisz, jak coś robisz, chcesz trochę więcej, trochę mocniej, trochę inaczej i spełniać swoje marzenia przede wszystkim, to no to nie będzie 8 godzin. To też nie będzie od poniedziałku do piątku. Jednak to trochę gdzieś tam kosztuje, nie? Coś tam tu w locie, tu tam zrobić, tu przy okazji coś tu załatwisz. Popołudniami szkolenia się zdarzają, zdarzy się przedszkole czy szkoła, no to, to też są szkolenia poza godzinami pracy takich etatowych. Rada pedagogiczna gdzieś tam jest, więc jedziesz po południu. No też jest koszt, nie? Jesteś ze swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, nie pracujesz po 8 godzin, nie przychodzisz z pracy jak wszyscy są, nie wychodzisz jak wszystkich nie ma. Zuza ma 5, Kuba ma 10, no Kuba jest dużo bardziej samodzielny. Wiadomo, już duży chłop sam chodzi do szkoły, na zajęcia, czasami tam go odbierzemy, ale okej, no Zuza jest dużo mniejsza, trzeba ją dobrze dopilnować, ale to nie jest praca po 8 godzin. Na pewno. Właśnie poruszyłeś ten temat sportu i nawet jak dzwoniłam do ciebie z zaproszeniem do podcastu, napisałeś mi, że odzwonisz, bo kończysz trening. Powiedz tak. Mi troszkę więcej o tym, co robisz, po co to robisz, co ci to daje. Generalnie zacząłem się martwić jakiś czas temu, jak też mam taką publikację w drodze, chciałem w przyszłym tygodniu ją opublikować, jak zacząłem taki dość mocno wewnętrzny stres odczuwać w środku, kołatanie serca, miałem 25 kilo nadwagi, ważyłem teraz niecałe 90, wtedy ważyłem ponad 107, praca siedząca w pogotowie na wyjazd na siedząco, z wyjazdu na siedząco, godziny nocne, żołądek zamiast spać pracuje, wiesz, budzisz się, nie tylko się pije, tylko gdzieś tam w locie nie ma kiedy zjeść, no to jakieś fast foody, byle co wlatywało i każda ilość jedzenia, jaka tylko była, energii potrzebować, było ci zimno, praca w terenie, noc, święta, weekendy, śnieg, to jednak to wszystko degradowało ten organizm mocno. No i zauważyłem, że żyję, pomimo, że robię fajne rzeczy, żyję nie w taki sposób, który da mi zdrowie i przyszłość. Gdzieś tam ta świadomość rosła, pojawił się Kuba, czy miał się pojawić, obrona pracy magisterskiej, zbyt dużo tego wszystkiego było. No i zabrałem się troszeczkę za siebie, zacząłem jeździć na rowerze. Taki kolega Lechu, pozdrawiam Lecha, zmotywował mnie też, bo był dużo starszy, a w dużo lepszej kondycji, więcej potrafił niż ja, lepiej wyglądał niż ja, więc mnie dość mocno zmotywował. Miałem ksywę Serdel, także już Serdel zostało po prostu dla niego, nie? Jak tak było. I potem wrzuciłem siłownię, zacząłem, że fajnie to się dzieje, że to też mnie buduje i pasuje to wizerunkowo, nie? Bo człowiek, który opowiada o zdrowiu, o pierwszej pomocy, o wysiłku fizycznym, że to jest trudne, ciężkie, przychodzi, wiesz, wchodzi taki wielki, ulany, ogromny gdzieś i ci tłumaczy, że wiesz, trzeba mieć kondycję, że to nie jest takie łatwe. No co mam odpowiedzieć, nie? Więc trzeba tutaj być spójnym, pokazać to, jak to jest. Dwa, zobaczyłem, że to przynosi mi fan, że poprawiło się moje zdrowie. Nie miałem złych, ale jeszcze lepiej poprawiły się wyniki badań laboratoryjnych. Lepiej spałem, zyskałem jakieś takie, wiesz, wartości witalne i siłę jakąś taką. No i buduję to dalej, sprawia mi to przyjemność i mam jakieś tam dalsze cele z tym związane, takie moje i kto wie, jak to jeszcze będzie w przyszłości, nie? Dalej, ale trenuję regularnie. W zeszłym tygodniu zrobiłem 5 treningów i w niedzielę jeszcze tak mocniej pocisnąłem 20 tysięcy kroków, a będąc w pracy swoją drogą, a tak staram się te 3 treningi w tygodniu wyłuskać gdzieś tam dla siebie. W zeszłym tygodniu miałem taki luźniejszy, ten będzie ostrzejszy, ale staram się, żeby jednak ta aktywność była i to głównie są ćwiczenia siłowe na ciężarach, nie? Powiedz mi jeszcze, chciałabym, żebyś troszkę przybliżył nam zawód ratownika medycznego w Polsce. My często w HR-ach żyjemy w takich trochę bańkach i mam wrażenie, że czasami prześcigamy się w tym, żeby pompować te wynagrodzenia, żeby przyciągnąć pracowników do pracy, żeby wprowadzać coraz to nowe benefity albo właśnie jakieś rozwiązania, które sprawią, że ludziom pracuje się lepiej i chcą pracować w naszych firmach, gdzie jest równoległy świat, który trochę jest obok, a my nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Więc jakbyś mógł mi powiedzieć, jak pracuje, ile godzin pracuje taki ratownik medyczny w Polsce, ile zarabia, jeżeli to nie tajemnica? Nie tajemnica. Może pracować ile godzin chce, ile ma ochotę. Ogranicza go praktycznie tylko wymiar miesiące, czyli 720 godzin około. Nie ma tu najmniejszego problemu. Pracujemy głównie na działalnościach gospodarczych i to w całej ochronie zdrowia, również lekarze i pielęgniarki. I to ogromna część personelu medycznego tak pracuje w Polsce. Jak ktoś gdzieś ma etat, to ma jeszcze kontrakt albo dwa. Czyli ma tak czy siak założoną swoją firmę
i z dyżuru jedzie na dyżur. Nie ma ograniczeń prawnych, które uniemożliwiają tą pracę w tym sektorze ochrony zdrowia. Także można mieć dyżur etatowy gdzieś w jakimś szpitalu, a potem pojechać na dobę albo dwie gdzieś indziej. Tak średnio twoi znajomi z branży pracują po ile godzin? Myślę, że to są 2 do 3 etatów średnio w miesiącu. Tak? Większość w ogóle zamyka 2 etaty w miesiącu. Większość całej ochrony zdrowia ratowników, to nie ma dyskusji w ogóle. To jest od 2 w górę. Także pracują w pogotowiu, w szpitalu, pogotowie i szpital, szpital i szpital, pogotowie i pogotowie z Gdyni do Sopotu, z Sopotu do Gdańska, do Gdyni, do Pruszcza, bo są różne podstacje pogotowia po szpitalach. Ratownicy pracują w formacjach, wojska, straży pożarnej, policji, więc z dyżuru na dyżur. Jest to własna działalność gospodarcza. Osobiście nie spotkałem się z jakimiś benefitami. Nie ma czegoś takiego, żeby były benefity. Nie spotkałem się z pogotowiem, w którym może jest, ale ja się nie spotkałem, w którym byłaby woda w butelce, żeby można było zabrać gdzieś tam ze sobą. No jak każdy firmę prowadzi, no to większość wie ludzi, jak to wygląda, więc opłacanie samemu składek. Nie ma urlopu. Ludzie w medycynie, ratownicy i lekarze na kontraktach, na działalności swojej muszą robić za swoje pieniążki samodoskonalenie zawodowe, więc kursy obowiązkowe, nikt za to nie płaci. Bardzo rzadko pojawiają się jakieś fundusze unijne. Ja przez 15 lat pracy zrobiłem, jeśli dobrze pamiętam, raz takie szkolenie, za które ktoś zapłacił, czyli było to prawo jazdy kategorii C na pojazdy uprzywilejowane później też. Także to z funduszy unijnych wykonałem, że nie zapłaciłem za to sam. Tam chyba egzamin trzeba było tylko opłacić, jeśli się nie mylę. I ubrania, także to wszystko, co masz, musisz sam opłacić. Ubezpieczenia specjalne OC, BHP całe, no nie ma czegoś takiego, badania okresowe, psychotesty, tak, co 5 lat trzeba zrobić, kursy doskonalące są obowiązkowe, dodatkowe, zbierać tych punktów, co 5 lat 200 punktów edukacyjnych ratownik i lekarz musi zdobyć, więc no zupełnie inny świat to jest, tak jak widzę, gdzieś tam jeżdżę po firmach, widzę jak to wygląda, no to co innego to zupełnie jest, nie? Trzeba tego posłuchać, żeby też złapać dystans i docenić też to, co się ma. A pracujecie tak długo, żeby się utrzymać ze względów finansowych, czy? A właśnie, finanse. Były teraz podwyżki w pogotowiu, w pogotowiach w Polsce z ministerstwa pieniążki były przekazane i wcześniej tutaj na Pomorzu stawki kształtowały się około 55 zł na godzinę na kontrakcie. Teraz jest to powyżej 60 zł. Na godzinę. 63, 4, może 5. Wiem, że Warszawa ma trochę wyższe teraz stawki, ale nie mam sprawdzonych źródeł, jak to wygląda, nie? Więc zazwyczaj jest to konieczność pracy, żeby pociągnąć te zobowiązania, opłacić wszystkie kursy, szkolenia. Taki kurs, który daje 8 punktów na przykład, jest z jakiejś medycyny zaawansowanych czynności ratunkowych, czy dorosłych, czy dzieci, kosztuje 1500 zł. I trzeba pojechać czasami na 2, na 3, 4 dni, opłacić nocleg, wyżywienie i to jest 8 punktów. Nie? A ja mam do zrobienia 200. Jest jeden taki za 120 punktów, więc to jest dużo ci szarpie tego, nie? Trwa 5 dni i też nie pracujesz, jak jesteś w tym czasie, nie? Bo jesteś na działalności gospodarczej. Jak chcesz pojechać na urlop, to musisz wcześniej przytyrać 3 tygodnie, żeby wyłuskać 2 tygodnie urlopu, żeby wrócić i znowu przytyrać. Czyli nie w miesiąc robić 300 coś godzin, tylko w 3 tygodnie. Wcześniej i później. Więc jechać na urlop z perspektywą, że trzeba przytyrać, tam odpocząć, żeby wrócić przytyrać, no to taka głowa nie jest za specjalnie wypoczęta, nie? A tak, no to chyba ludzki wybór, ludzkie zobowiązania, zapędzenie się gdzieś tam, tu weźmiesz, wiesz, iPhone'a, tu weźmiesz samochód, tu weźmiesz kredyt. Sytuacja ekonomiczna, inflacja, stopy procentowe wywalą i trzeba gdzieś tam szukać, nie? A że jest to świetna okazja, żeby dobrać dyżur, bo pracujesz na kontrakcie i nikogo to nie zdziwi, że chcesz więcej pracować, możesz wziąć drugą, trzecią pracę, I możesz uzupełnić tą lukę w budżecie domowym, bo musisz, bo chcesz więcej z różnych powodów gdzieś tam, nie? Ale nie jesteśmy w żaden sposób ograniczeni. Aparat państwowy o tym wie. Jest system generalnego zarządzania, jesteśmy zalogowani w systemie, można wpisać nazwisko i zobaczyć, kto ile pracuje w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Także od najwyższych do najniższych ułożyć godzin i zobaczysz, że ktoś pracuje 400-500 godzin w miesiącu i nie jest w przepisach prawa pracy, bo jest oddzielnym podmiotem. Dokładnie. Wspominałeś o tym, że przeniosłeś się do prywatnej służby zdrowia. Skąd ta decyzja?
To trochę nie była moja decyzja. Troszeczkę dało mi to w kość w publicznej ochronie zdrowia. Co publikowałem, jak pisałem, co mówiłem, jak nie pozwoliłem się traktować w Państwowej Ochronie Zdrowia. I to nie był mój wybór, że nie pracuję w... To jest bardziej skomplikowane, bo jeżeli wygasa ci kontrakt, a następnego ktoś nie chce podpisać, pomimo że wygrałeś konkurs, to zwolnieniem nie można nazwać, nie? Także zwolnieniem nie można nazwać, po prostu nie pozwolono mi pracować, pomimo że wygrałem konkurs, jak pozostali ratownicy medyczni. Tylko mnie nie dopuszczono do pracy, bez jakiegoś merytorycznego uzasadnienia. Perspektywy czasu. Takie uczciwego uzasadnienia, nie czujecie, wiecie, rozumiecie, tam ktoś coś mówił, to cię nie lubimy i spadaj, nie? Bo to nie, to więc od stycznia, no tak to trwa. Z perspektywy czasu to była dobra zmiana? Myślę, że bardzo dobra. Tak. Człowiek bardzo odpoczął, zmniejszyłem ilość godzin pracy, zająłem się sobie trochę sobą, swoim podwórkiem. Pojawiła się przestrzeń na zajęcia dodatkowe u dzieci, gdzieś tam, gdzie wcześniej to było trudne, żeby organizacyjnie to ogarnąć, tam zawieźć, tu przywieźć, coś zrobić, szczególnie basen, bo to są takie rzeczy, gdzie trzeba dopilnować, pomimo że Kuba ma 10 lat, no to trzeba iść jednak, nie? Bo to nie jest, że idź, wrócisz sobie i to tam wiadomo, dziecko wyjdzie mokre, suche, niedopilnowane, coś zapomni tam, to jednak jedziemy gdzieś tam razem, a dwa, też sprawia mi to radość, jak wiesz, popatrzę tam, nie? Jak on tam macha tymi łapami, jak coś mu się nie uda, jak da radę coś zrobić, to jest tak naprawdę fajne, ale tęsknię gdzieś tam, bo to jest zupełnie inna specyfika pracy i pewnie w jakimś tam najbliższym czasie spróbuję podjąć jakieś takie działania zmierzające do tego, żeby gdzieś tam wrócić do systemu. A wracając jeszcze do twoich początków, jak to się w ogóle stało, że zostałeś ratownikiem? To był przypadek, czy zaplanowana? Totalny przypadek. Nie dostałem się na biologię, na Gdański Uniwersytet Medyczny. Mhm. Szczerze powiem, nie wiem, czemu tam chciałem iść. Chyba dlatego, że nie miałem planu. W ogóle ja osobiście uważam, że taki wiek po liceum 19 lat, to wiele osób nie wie, co ma robić. Mama, tata, może nie wiem, jest jakimś tam lekarzem, ktoś inny jest tam gdzieś tam kimś, może trochę ciągną, może trochę idą w tym kierunku, ale pamiętam, brat jest 5 lat starszy ode mnie, no to był szał na marketing. Ludzie szli, nie wiedzieli po co. Nie? I no bo tu, bo wiesz, zawsze będzie trzeba sprzedawać, to tamto. I myślę, że ten wiek około 20 lat nie pozwala człowiekowi podjąć decyzji takiej trafnej na całe życie, co ja tak naprawdę bym chciał robić i żeby to przynosiło mi zadowolenie i radość, nie? Także ja jednak, może są takie osoby, ja jednak chyba w tym wieku nie byłem na tyle dojrzały i podjąłem taką decyzję tej biologii, tam się nie dostałem, zabrakło mi tam jakieś szczątkowe punkty. No i padło zupełnie przypadkiem na to ratownictwo, czyli jakiś taki okołomedyczny kierunek gdzieś tam, nie? Bo to mnie jednak interesowało zawsze. No i tak wyszło, że po prostu w Gdańsku tutaj wylądowałem na studiach dziennych na Akademii Medycznej. Potem skończyłem zaocznie zdrowie publiczne na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Wyższą Szkołę Morską w Gdyni. Taka była podyplomówka zarządzanie zasobami w organizacji w kryzysie. Na studium wojskowym. A skąd takie okołomedyczne zainteresowania? Gdzieś tam rodzinnie, czy...? Nie, rodzinnie wszyscy u mnie są specjalistami z drewna tak naprawdę. Więc to też bardzo lubię. Jakby nie to, co robię teraz, to pewnie robiłbym jakieś wygibasy z drewna, z żywicy, z innych rzeczy, takich spawanie i inne rzeczy takie mnie interesują, bo też to potrafię robić. Ale ciągnęło mnie po prostu. Nigdy nie bałem się stomatologa, zawsze lubiłem na salę operacyjną gdzieś tam zajrzeć, jak była taka możliwość. Może kiepskie porównanie, ale jak sąsiad na gospodarstwie obok, co miał gospodarstwo w Starogardzie, bo ze Starogardu Gdańskiego pochodzę, wołał, żeby przyjść pomóc, bo krowa się cieli, to ja pierwszy gdzieś tam byłem, nie? A jak weterynarz powiedział, że nie da rady i trzeba cesarkę zrobić, no to chłopy się odwracały, a ja głowę wciskałem i tam podawałem narzędzia panu doktorowi. Także jakoś tak mnie kręciło, nigdy się tego nie bałem. Zapachy wiadomo, odczuwałem, że są jakieś tam inne, dziwne, ale po prostu coś takiego było, że medycznie mnie to interesowało. Przyroda, książki z biologii, gdzieś tam całe życie mnie interesowały. Lubiłem w takie miejsca gdzieś tam zajrzeć, świat zwierząt, tak? I chyba to trochę. Na początku bliżej mi bardziej było do zwierząt niż do ludzi mimo wszystko, ale jakoś nie było nikogo takiego w domu, kto by popchnął i wyczaił, że
No, coś tam z nim jest. Nie wiem, lubi skakać, biegać, tańczyć. Spróbujmy w tym kierunku gdzieś pójść. A ze Starogardu do Gdańska jest 50 kilometrów. Tu praktycznie mamy wszystkie uczelnie, tak? Może jakichś tam, nie wiem, jakichś filmowych czy innych nie ma tam. Tu blisko takich, które tam na bardzo wysokim poziomie, które by były, ale masz i politechniki, i uniwerki przeróżne, no można kosmos robić, nie? I nie było daleko, ale nie było tak jakoś tak. Rodzice tak widzieli, że chyba, że sobie poradzę, że jakoś nie będą cisnąć, że ogarnę temat. A masz sobie też taką wewnętrzną potrzebę pomagania ludziom, czy jakby twoja motywacja jest inna? Wiesz co, sprawia to frajdę na pewno. Jest to taki efekt, który często to robi dużą robotę. Jest natychmiastowy. Czyli robisz remont gdzieś tam, tu to wywalisz, tam zrobisz i dopiero jak kładziesz kolor farby na ścianę, to po jakimś czasie widzisz, że nie wiem, tygodnie czy miesiące jakieś roboty dają efekt zadowalający, nie? A w pierwszej pomocy jest taki, to jest fantastyczne, że to widać szybko. Czyli ktoś nie oddychał, a oddycha, kogoś serce nie biło, a bije, ktoś krwawił, a nie krwawi i to robi taką ogromną motywacyjną robotę, co pomimo, tak myślę, ja tak bynajmniej mam, tej ilości godzin, tego ciężaru pracy, tych warunków ciężkich, to mimo wszystko to daje ogromną satysfakcję, że kurde, ogarnęłam temat, bo też dziewczyny pracują w pogotowiu i masz natychmiastowy efekt twoich działań. Także jest ta satysfakcja. Nawet jak ktoś ci nie poklepie po ramieniu, to doskonale o tym wiesz, że gdyby nie wykonać tych czynności, które wykonałeś, to byłoby kiepsko. I to jest taka wewnętrzna, fajna motywacja. No i sens, przesłanie, że to, co robisz, to ewidentnie ma sens. To nie jest wirtualna rzecz jakaś, nie? Że masz informację zwrotną, że robi to różnicę. Super. A powiedz mi, jak sobie radzisz ze stresem? No bo na co dzień widzisz naprawdę straszne rzeczy, tak? Przeżywasz czyjeś nieszczęście, ludzie umierają też często na twoich rękach. Powiedz mi, jak sobie z tym radzisz psychicznie? Trzeba to czyścić, robić miejsce z jednych rzeczy na drugie rzeczy. Na pewno gdzieś tam rozmowę z jednym, z drugim człowiekiem, przenoszenie trochę tego w taki żart jakiś, omówienie, poprawienie swoich błędów, rozładowanie tego stresu przez bieganie, przez rower, przez siłownię, gdzieś wyrzucenie tego z siebie, pilnowanie tego właściwego snu i podejście do tematu, że no nie da rady wrócić do domu, usiąść i płakać, bo następnego dnia znowu trzeba wrócić i to robić. Ktoś tą robotę musi wykonać. I nie jestem jedyny, jest wiele osób, każdy pewnie inaczej sobie radzi, jeden lepiej, drugi gorzej. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy jakiś wyjazd nie rozwali mnie na tyle, że jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok powiem koniec, przelało się, nie dam rady, czy agresja ze strony pacjentów. Wczoraj na przykład byłem na rozprawie. Tak, wczoraj byłem na rozprawie, gdzie 3 lata temu byliśmy z kolegą zaatakowani i była dopiero rozprawa, teraz wyrok będzie jutro. Tak, tak. Przez, nawet nie pacjent, to był uczestnik ruchu drogowego. Historia bardziej złożona, ale no nie spodobała mu się nasza uwaga, że wjeżdża pod prąd i może kogoś zabić albo siebie, nie? I zaczęła się po prostu agresja i czynna napaść na funkcjonariusza publicznego. Także ludzie piją alkohol, spożywają dopalacze. Nie zawsze jedziesz, wiesz, ktoś złamał nogę, pomożesz mu, podasz leki, ktoś się oparzył, schłodzisz, podasz leki, zawieźć do szpitala. Wielokrotnie ta frustracja w tej przestrzeni ochrony zdrowia jest tak wielka, że wchodzisz i na dzień dobry z liścia dostajesz za nic. Po prostu, bo ktoś, nie wiem, czekał 2-3 minuty dłużej niż mu to się wyobrażało i akurat na tobie się odcisnęło to. Więc to też nie jest tylko stres taki związany z tym pacjentem, że pomożesz, nie pomożesz, dasz radę czy nie, bo to trzeba po prostu zaakceptować, że to jest naturalna kolej rzeczy. Ludzie jak spotkają się z samochodem, to się połamią, nie? Ludzie jak chorują na nowotwór, to nie zawsze uda się wyleczyć i jedziesz i człowiek umiera, tak? Więc to są takie procesy, ale ilość wezwań uzasadnionych, nieuzasadnionych, agresja tego pacjenta, system, w jakim pracujesz, brak tej pewności, że nie wiem, jak złamiesz rękę, nogę, to jednak ta praca na etacie pozwoli ci na jakiś wymiar tego świadczenia takiego, jak będziesz chory, chora. To też jest taka dość duża presja, nie? Uzasadnienie tych wyjazdów i to wszystko, o czym powiedziałem. Także nie borykamy się jako medycy tylko z tym, że pacjent ci albo umrze, albo nie. Więcej tego wszystkiego jest. Nienormowany czas pracy, noc, przestawienie się potem, wiesz, dzień, noc, 2 dni wolnego, doba wolna, doba pracy, doba. Czasami ludzie robią maratony, żeby iść gdzieś tam, 2-3 doby pracują z rzędu. Bywało tak, że się dowiedziałem, że kolega nie przyszedł na dyżur, bo coś się stało, dziecko mu zachorowało i wiesz, ktoś dzwoni, słuchaj, zostaniesz jeszcze 12 godzin. No i wiele razy się zgadzałem, wiele razy nie. Ale no, dzwoniłem do domu, mówiłem, słuchaj, taka sytuacja, nie, do żony. No dobra, nie zostań. No co mam ci powiedzieć? A później to już było, co mam ci powiedzieć, nie? To wiesz, no
To tak jest, to nie jest, zamykasz, gasi światło. To jest praca, całą dobę ktoś coś potrzebuje, od ciebie co chwilę coś chce. A czasami wyjazd, zwalniasz się, bo mamy statusy w pogotowiu, wciskasz wolny i od razu dyn, dyn, dyn wchodzi, że zlecenie już czeka 10, 15, 20 minut, bo coś tam gdzieś. Masz czasami dni, kiedy masz wszystkiego dosyć i chcesz rzucić? Pewnie, że tak, nie? Może czy rzucić, to nie wiem, ale wtedy człowiek sobie mówił, jak tyle godzin pracowałem, w przyszłym miesiącu 50 godzin mniej albo 100 godzin mniej, nie? Nie ma opcji gdzieś tam, nie? To raczej były takie sytuacje, gdzie były na przykład ciężkie noce wyjazdowe, bo dni to człowiek jest aktywny w ciągu dnia, pracuje. Czy zrobisz 3 wyjazdy, czy 13, to po prostu przebierzesz się w ubrania, weźmiesz prysznic i było ciężko, idziesz spać, kolacja i tyle, nie? Ale takie noce, gdzie człowiek był tak dobrze przeorany, jeszcze jakieś ciężkie wyjazdy, gdzie oko mrużysz w karetce na światłach na przykład, to jedna, druga, trzecia z rzędu na przykład, to każdego powalają tak, że mówi, co ja tu robię? Na pewno. Okej, na zakończenie powiedz jeszcze, kto ciebie inspiruje? Czy w mediach społecznościowych kogoś ciekawego obserwujesz, a może coś ciekawego przeczytałeś, spotkałeś kogoś na swojej drodze, kto jest dla ciebie inspiracją do działania? Czy co? Ja bardzo lubię czytać książki. Bardzo lubię konsekwentnych ludzi. Lubię książki z przesłaniem. Lubię krótkie książki. Lubię książki z morałem. Czasami fajne bajki dla dzieci. Inspirują mnie dzieci, jakie obserwuję, co one robią, jak szukają, jak próbują, jak walczą, jak ponoszą porażki, jak płaczą, a za chwilę wstają i idą dalej. Największy, wiesz, najmniejsza rzecz w ich życiu spowodowała największy lament i dramat. Była histeria, a za chwilę, wiesz, nieważne jak się, zobacz, dzieci pokłócą, poszarpią jeden z drugim, czy rodzina, czy nie, to zaraz się znowu bawią razem, nie? I to jest bardzo inspirujące. Tata mi dużo pokazał, że trzeba pracować dużo w życiu, że trzeba się nie poddawać. Mama była taką osobą, która zawsze mnie też wspierała, zawsze można było pójść się przytulić, nie było z tym problemu. Pomimo, że brata bardziej faworyzowała, ale czułem te emocje w domu. Rodzice się zawsze kochali, do dzisiaj są te uczucia, są te emocje w domu fajne. To tak naprawdę są te rzeczy. A tak, no to dużo pewnie by wymieniać, ale konsekwentni ludzie, którzy pracują i pokazują, że samo się nic nie zrobi, więc bym wymieniał pewnie długo, ale i ze świata sportu, i ze świata nauki, tam gdzie widać, że to faktycznie samo się nie zrobiło, trzeba wstać często ileś czasu wcześniej niż inni i pracować więcej niż inni, nie te 8 godzin, bo tak to się fantastycznych rzeczy nie buduje w 8 godzin, nie? I to chyba te osoby, które pokazują sobą i pracą, że jest to robota. Ludzie ponoszą porażki. Nie wszystko się udaje, tak? A można dać ciała, można coś przegrać, coś wygrać. Nie zawsze jest ten sukces, ale to jak tak naprawdę kończymy za ileś czasu, za ileś lat, robi wizytę, robi robotę. Mam też takiego serdecznego przyjaciela Piotra, mogę go nazwać. Piotrek jest z Gdyni, ma też swoją firmę tutaj. I on właśnie bardzo mocno mnie inspiruje rozmową. Tym, że nie ocenia ludzi. I to mówi, słuchaj, widzisz kawałek życia, urywek jakiegoś człowieka. Jak ty możesz go ocenić? To nie oceniaj w danym kontekście, bo ty nie wiesz, co on spotkał przed chwilą, co go spotkało przed chwilą, w jakim momencie swojego życia był, że akurat tak postąpił albo inaczej, że buduje to w ten sposób, a nie w inny. To nie twoja sprawa, nie? Więc są takie osoby na mojej drodze, które szczątkowo, może nie wszystkim, ale częścią swojego życia pokazują, bo biorę coś z tego do siebie, że to jakoś mnie cegła po cegle jakoś tam buduje i za rok, za dwa będę w innym miejscu, będę innym człowiekiem niż dzisiaj. Może taki wywiad zupełnie inaczej by wyglądał, bo doświadczenie człowieka i to, co spotkał, będzie na zupełnie innym poziomie. Dokładnie. Okej, powiedz jeszcze, gdyby ktoś chciał cię znaleźć, poczytać więcej o sobie, gdzie można ciebie szukać? Chyba najlepiej na LinkedInie. Tam można zobaczyć. Jest tam ponad 900 publikacji od prawie 3 lat. Także Karol Bączkowski, LinkedIn, tam zapraszam. Chyba najmocniej. Są też filmy na YouTubie z różnych miejsc, gdzie były jakieś podcasty, gdzie coś kręciliśmy. Czy to takie rozmowy jak chociażby dzisiaj, czy merytoryczne o anafilaksji, o innych rzeczach. Także myślę, że jak wpiszecie w wyszukiwarkę w Google Karol Bączkowski, to dużo rzeczy różnych się pojawi, bo ta aktywność jednak jest w różnych miejscach gdzieś tam, nie? Więc chyba tak. Jak ktoś chce, to znajdzie.
Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo za bardzo wartościową rozmowę. Myślę, że będzie inspirująca dla wielu osób. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. Thank you.